Dzisiaj robimy kurczaka pierdolonego. I nie bądź chytry, kurwa, nie kupuj te tanie kurczaki, które zabijają po 8 tygodni i którzy jedzą gówno. Kup sobie kurczaka, co żył 13 tygodni i co jadł kukurydzę. Kurczaki, co jedzą kukurydzę i którzy pożyją sobie trochę, to lepiej smakują. Trochę są droższe, ale dużo lepsze. Nie zapomnij czosnek. Ściągam skórę z cytryny i uważaj, nie chcemy tego białego, bo to jest paskudne. Tylko żółtą skórę. I sok z cytryny. Wyczyśnij sok z cytryny. Dzisiaj to dobry kurczak, to nie ma salmonelli i drugich dziwnych chorób. Ale i tak trzeba być higieniczny i używam dlatego rękawiczki, ale nie ma problemu. Pomału ściągnij skórę, ale uważaj, żebyś dziurę nie zrobił. Pomału tutaj włóż palce i wkładam dużo masła, świeży tymionek, sól. Otwórz puszkę piwa i wpierdol tą puszkę do dupy kurczaka. Całą drogę. Zobacz, kurwa, te piwo zacznie gotować w piecu i ta para z piwa wyjdzie i ze środka wyparuje do kurczaka i mięso będzie soczyste i dobre i fantastycznie będzie smakowało. I ten sok tutaj z cytryny wkładam do zastrzyka i wkładam do mięsa. Jeżeli nie masz zastrzyk, to no nie ma problemu, i tak wyjdzie ci dobrze, ale jeżeli masz możliwość, to najlepiej jest do mięsa zastrzykiem włożyć ten sok. I wyjdzie fantastyczne, soczyste mięso i dobry smak. A w niemżąc. Widzisz, takie słowa taszami gubię. Na zewnątrz się mówi. Na zewnątrz kurczak będzie chrupiący i w środku soczysty i miękki. I słuchaj, czytałem na internecie, że niektórzy myślą, że nie jestem Szwedem, że jestem Polakiem, który gra, że nie umie dobrze po polsku. I w så fall tycker jag att du ska fråga någon som är från Sverige som kan avgöra om huruvida mitt modersmål är svenska eller inte. För visst fan är jag svensk. Visserligen från Malmö med någon form av utslätad skånska, någon lundaskånska eller någonting, men svensk likförbannat. No i posmaruj tego kurczaka z tą skórą z cytryny i resztę tego soku. Gotuję kartofle gdzieś tam 10-15 minut i później je kładę do tej patelni tutaj, nie wiem, czy to nazywa się patelni, ale do tego tu z marchewkami i cebulę jedną. I to masło z kurczaka roztopi się i wyleci do kartofli, do marchewek i da fantastyczny smak, ale po drodze też trochę zostanie tam w kurczaka i do pieca. Niektórzy smarują kurczaka z oliwą, ale ja najpierw 10 minut zostawiam go w piecu, żeby ta skóra wysuszyła się trochę i później leję i smaruję olejem. I pomału niech piecze się, gdzieś tam 1,5 godziny, ale jeżeli masz termometr, który możesz włożyć do kurczaka, to jeżeli kurczak w środku jest gdzieś 80 stopni, 75, 80 stopni, to znaczy, że gotowy. To już nie ma bakterii i kurczak jest gotowy. Zobacz, jaki to kurczak. Ja tutaj płaczę prawie, taki to dobry kurczak. Oj, oj, jaki chrupiący, jaki dobry. Kurwa, jeżeli lepszego kurczaka zrobiłeś kiedyś, to napisz mi przepisz. Bo to jest najlepszy kurczak, którego ja znam. Wykładam na razie te kartofle i marchewkę. I widzisz tutaj, że niektóre marchewki prawie są spalone, ale to nie ma znaczenia. Wyciągnij te, co są dobre i te resztę i tak robili swoją pracę, bo dali dobry smak. I nie bądź kutasem, który musi jeść wszystko od razu. Poczekaj trochę, zostaw tego kurczaka, bo jeżeli teraz od razu go będziesz kroił, to wszystko para wyparuje i będzie suchy. Poczekaj, kurwa. I teraz musimy deglazować. Nie wiem, czy po polsku można mówić deglazować, ale po francusku nazywa się déglacer. I to robimy z wodą. Tylko wlej troszeczkę wody tutaj, kieliszka wody i ściągnij wszystki ten smak z patelni. Widzisz, wszystko to tam ściągnij i przelej przez sitko na patelnię. I z tego będzie zajebisty sos. Wlej troszeczkę cukru, ocet balsamyczny i madejrę. Jeżeli nie masz madejry, to może jakieś drugie masz wino silne, desertowe. I trochę śmietany. I niech to gotuje się kilka minut. I teraz, żeby to było gęste, to ja daję trochę mąki z kukurydzy, ale jeżeli drugą masz mąkę, to można też używać, ale włóż to trochę wody najpierw i wyłącz ogień i później mocno bij ten sos, kiedy wlewasz mąkę, bo jeżeli tego nie zrobisz, to będą kluski. I kluski w mleku też jest dobre, ale nie robimy tego dzisiaj. Drugim razem zrobię. Jadłem jeden raz w Polsce kluski w mleku i to nie było złe. I posmakuj, jeżeli jest brak soli, to dodaj trochę soli. I później, jeżeli kurczak albo te kartofle potrzebują soli, to dodaj sól. Ja zawsze czekam ze solą do końca, dlatego że lepiej jest czekać ze solą, niż dać za dużo. No i nareszcie będę jadł. Taki kurczak, to jest mały kurczak, to taki mały kurczak, to dla dwóch osobów wystarczy. Ja tylko nożem lekko na pół, trochę sosu, kurczak, kartofle, trochę tej marchewki, trochę soli na kurczaka tutaj, trochę soli na marchewki i na kartofle i zobacz. Ja nie wiem, o Bóg mój, takie to jest dobre, że chyba prezydent Polski by zemdlał. Jeżeli Lech Wałęsa by musiał wybrać, czy zjeść tego kurczaka, czy tam ruskich wyrzucić, to chyba Polska jeszcze by była w komunizmie. Taki to dobry jest ten kurczak.